Siemano, siemano, z tej strony Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. Znowu witam Was serdecznie. A dzisiaj zajmiemy się czym? Kurde, spróbuję naostrzyć jeszcze te łapy w tym zasranym gruberze. Ostatnio jak widzieliście, byłem na pszenicy, ale tam jest tak dużo słomy, że to w ogóle nie chce iść, w ogóle nie chce się zagłębiać. Tak jak ktoś pisał w komentarzu kiedyś pod którymś filmem, nie pamiętam teraz z głowy kto to był, że jak będzie słoma, że talerzówka jest lepsza, bo jak będzie słoma, będzie dużo resztek, to gruber, szczególnie taki lekki, nie będzie się zagłębiał. No i kurna się nie zagłębia. No i okres, trzeba było kupić talerzówkę zamiast pługa. Pług miałeś, a do uprawy ścierniska nie masz nic. No kurde, trzeba było. No ale dobra, słuchajcie, pojadę tam. Po co linę wziąłem? Bo wezmę jeszcze piłę i sobie spróbuję kilka krzaków wyharmać, żeby takiego klina tam nie robić, tylko może na wprost. No dobra, do dzieła. Kurde, palę podnoszę, ostrze i zobaczymy. A jeszcze sobie zgasiłem, cholera jasna. A ty dziadu ty. Wypadało czymś zablokować, a nie tak na podniesionym. Żeby rączek nie stracić później, kurde. Po prostu na tą chwilę nie będę go gasił. Tu się trzyma na palecie, trzyma się na podnośniku. Dobra, przyszlifuję. Jeszcze od dołu. Tu ją położę, będę ją trzymał najwyżej. Dobra, przejechać. Kosy nie wziąłem, trudno. Tylko popodcinam sobie te gałęzie, jeszcze coś, jakieś krzachczory może wyrwę. Zobaczymy jak ten gruber będzie szedł. Niektóre zboża są. Wczoraj wieczorem padało, także na razie dzisiaj nikt za bardzo nie wyjeżdża kosi. Ciekawe, czy ten grunt tak pójdzie od razu. Coś tam poszło.
trochę za wysoko na tym, no bo później już środek nie poszedł, tu ryje, tam nie ryje. Wiecie, jak on by miał wał pewnie z tyłu, to jeszcze byłby dociężony bardziej, to jeszcze by lepiej szło. Aczkolwiek i tak trochę żałuję, że to nie jest talerzówka. Jeszcze go tak trochę opuszczę i tu opuszczę i zobaczymy. To już ta stara talerzówka z zeszłego roku była lepsza. Z tępymi zębami. I źle ustawiona. Dupa nie robota z takim sprzętem. Łukasz, a ty chciałeś jeszcze dzierżawy grać. Chociaż trochę gałęzi poprzycinamy. Zmieniam długich spodni, nie będę tu w tych pokrzywach łaził, ale wcofam sobie tu traktorem i poskaczę po gruberze. A co? Niech chociaż do tego się nada, jak już się nie da nim robić ściernia. Dostanie tam? Kurde, dostanie, patrzcie. Spróbujemy najpierw tak wyrwać. Go. Może się uda. Spróbujemy. Lekko. Aj. No i teraz kurde, nic tylko krzaczory wykosić i na prosto orać. I do sąsiada. Nie no, to jeszcze moje. Kawałek chyba. Tak, to jeszcze jest moje. Tu na wprost. Albo już sąsiada. A ja tam wiem. Tego bza nie będę tutaj wyrywał. Ja wiem, że to łącznie te krzaki to kurde, może i z 8 arów trzeba odjąć.
na nie. A co to? No, co to za gąsienicy? Halo? Dzień dobry. Co wy tu robicie? Co tu się odwala? Halo? Bo może niektórzy powiedzą, że głupi jestem, bo to tu ten kawał dość i te wszystkie kliny to by było z 8 arów pewnie, jak nic. Ale ja mam sentyment do tego miejsca. A i to jakiś ekosystem tam. Zwierzęta, jakieś sarny, co mi ryją potem zboże, siedzą, trudno, no. A tamtym gospodarstwie są dobre liny, widziałem. Teraz dołem przerzucę linę, bo mi odjeżdżało to trochę. No i lipa. I się nie wyrwało. Próbuję trochę naciąć. Żeby to się ewentualnie złapało tu. Żeby się nie ześlizgnęło. Znowu, ale to chyba tak nie da rady. Lina jest taka kaleka. Ale żeby też nie osłabić, kurde, to chyba trochę przesadziłem. I teraz się to tu złamie. Miałem to, ale warto spróbować. Albo zadziałało to, co zrobiłem troszkę, albo to podziałało, że szarpnąłem, nie wiem, ale udało się. O, dwie pieczenie za jednym zamachem, na jednym ogniu. Tu w tych krzakach to normalnie mieszkanko by szło sobie zrobić. No, nawet sobie ktoś tam żuberka, kurde, doił. I też bym wypił, kurde. Nie no, dobra, trzeba to tylko poodgarniać, może spróbować tu gruberem ruszyć. Przydzwoniłem, patrzcie. Wow, ale się śruby nie pozrywały, bo to takie jakieś małe kamerdolce. No, kurde, kawałek nie sklina będzie, to będzie fajnie. Będzie ok. Aha, lusterko zgiąłem, ale to się tylko zamknęło, to spoko. Dobra. Gruber może nie sprawdza się jakoś specjalnie w swojej funkcji, którą powinien
robić, czyli w uprawie ścierniska, ale czasami bywa pomocny, widzicie, w takich rzeczach, więc tu tragedii nie ma. Dobra, ja jadę do domu na obiad, a na razie trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Na razie, siema, cześć.